Kaczy się nas wcześniej pierdolę, co nie strzeli, to albo nie wiem, wiesz w ogóle ile wojsk obcych jest w Polsce, bo ja nie wiem. Ludziom na ulicy będą nas pacyfikować. O tym chodzi w tych prowokacjach, przecież wiesz. Tak się bać, trzeba się modlić. Słucają nas, dzielą, straszą, prowokują. Ulicy, byśmy wyszli przez te na ulicę. Polska firma. Witam Państwa serdecznie spod stadionu Ekstraklasy, którego sponsorem ligi jest nasz ukochany lewacki Netflix. Dzisiejsze spotkanie, jak wszystkie poprzednie, toczyło się w równoważnym, że tak to powiem, środowisku. W 45 minucie dosyć klarowna sytuacja była, gdyż zawodnik albańskiego zespołu, z kim to graliśmy dzisiaj? Jaki zespół albański? Tutaj mamy tłumacza. Przepraszam. Jaki zespół albański? Taki zespół z Tirany. Z Tirany bardzo zespół był. Witam serdecznie. Widzę, że mamy dziś rekordową oglądalność. 3¾ osoby. Dziękuję bardzo. Cały stadion śpiewa z nami. Więc w 45 minucie, tuż przed zakończeniem pierwszej połowy, źdźbło trawy tuż przed na murawie widocznie nie była dobrze dostrzeżona. Przegięło się i już pachniało bramką. Dawno nie myta. Teraz zapytam o jeszcze jedną rzecz panią tłumacz, bo pewnie jest dobrze poinformowana. Mianowicie odnośnie zawodnika, który przed 5 laty, przepraszam, to nie był zawodnik, trenera zespołu Styranego, który uciekł przed szczepionką. Czy on został już zlokalizowany? Tak, oczywiście, już dawno. Został znaleziony w miejscowości Girokastra, w środkowej Albanii. A tu widzę, że mamy pytanie, jakieś po albańsku pytanie. Pytanie jest, czy wszyscy pozostali zawodnicy zostali zaszczepieni? Nie wiem, jak to będzie po albańsku? Ja mam gdzieś lojtajec i niektóre, fajnie. Czyli na polskiej? To, o co pan pytał? Jaka odpowiedź jest? Czy wszyscy pozostali zawodnicy? Okazuje się, że wszyscy pozostali zawodnicy zostali zaszczepieni. Okazuje się, panie Albańczyk, że wszyscy pozostali... Pan Albańczyk nie rozumie. Po albańsku bardzo proszę. Przed chwilą to tłumaczyłam. Jeszcze raz to sam. A czyli pan Bańczyk zupełnie zrozumiał? Tak, zrozumiał. Ja nie zrozumiałem. Czyli, że wszyscy Albańczycy zostali zawodnicy? Zaszczepieni. Tak. Wszyscy. Tylko jeden trener uciekł. Okazuje się, że tak. Nie wiem do końca. Być może on również został zaszczepiony, ale w ramach szoku poszczepionkowego po prostu. Może pani jeszcze to przekazać panu Albańczykowi? Styranego? Po. No chiamy to sigurno se trainery, czyli karatisur kacien i niektóre osoje vaccinuje. No, konstatujem, czy aj doszta medziasa infektuje. I niektóre we noż tak już to nie fajlo i szok pas vaccinimit. Ja też jestem w szoku. Tak się bawi.
Polska mistrzem Polski. Hej, hej, ho, ho, mieszkańcy Krakowa, może i całej Polski, a może i całego świata. Czy dzisiaj od rana moc miasta wyjął syreny policyjne i inne służb ratunkowych? Daj, co chodzi? Zastanawiam, czy i gdzie można by wymienić te gumki do tych maseczek, bo mi się zrywają od marca te maseczki, co mam pozrywane właśnie cały czas, tego muszę wiązać. Wychodzi na to, że że tam, gdzie żyją Polacy, to są strefy zagrożenia. A nawet w stolicy, czy gdzieś indziej, gdzie żyją, nie wiem, jak to nazwać, Europejczycy. Sobie myślałem, że z uwagi na to, że nawet jest pod tego deszczu, to zakładam działalność, nie? Rejestrową muszę zakładać. Czy muszę zakładać działalność rejestrową? Godzina 1:03. Dotarliśmy. Rumaki nas dotarły. Jeszcze tylko trzecie piętrko i pieseczek. I będzie okej. Żyjemy. Ekspedycja naukowa dobiegła szczęścia.